You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale z Lipskiej Bitew. Widać, jaki to jest pojazd aktualnie na ekranie, więc nie muszę przedstawiać parametrów jego działa, bo już to nieraz robiłem. Tak, jest to KW2, ale to KW2 KW2 Premium przy wlosowaniu na top 5. I zgadnijcie, ile fragów będzie na KW2. No, to było piękne. To było, muszę przyznać, Michał, piękne. Swoją drogą jesteśmy na mapie, za którą nie przepadam, ale swoją drogą. W karcie mieliście ankietę właśnie, ile na tym... to nie weszło. Ile na tej powtórce będzie fragów. Bo jak widać, w tytule jest fragowanie. Swoją drogą, linka do tej powtórki macie standardowo w opisie. O! Czyżby był strzał w Tigra albo w KW2? Oj. Gościu za bardzo się wystawił. O, kolejny one shot się wystawia. No teraz to tym bardziej one shot, bo gościu oberwał od M6. Albo tej jedynki. Nie, M6, ale M6 jest. I z tego co ja mam... Z tego co ja mam z modułu na swojej KW2, na KW2R, mam dosyłacz, skupiarkę i coś jeszcze, tylko teraz nie pamiętam co. Ale dosyłacz i skupiarka, no to jest pewne, że musi być na... Czemu to za 90? Aha, bo to na gąski chyba poszło. Tym razem mamy przeciwieństwo tego, co było na TS5. Swoją drogą, linka w karcie macie. No bo w turgi na TS5 odrumiono. W sensie nieważne, nie będę się tłumaczył. Dokładnie, bo wiadomo, o co mi chodzi chyba. To jest ryzykowny wyjazd. Ryzykowny wyjazd. Było sobie chinu. Oj. TS5, chciałem powiedzieć. T3485 na tyłku się pokazał. Ale plus jest taki, że możemy jeszcze przetrzymać kilka strzałów od... jakieś dwa strzały od T-485, chciałem powiedzieć, ale widzę, że sojusznik nam pomógł. A już mamy tak 4 fragi. I jednak jest standardowo. Standardowo przegrywamy... w ogóle nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego w 98%... No dobra, no w 96,9%... czy to powtórki, które ja dostaję do epickiej bitew, czy to powtórki, które... znaczy w sensie bitwy, które ja sam rozegram. Dlaczego w większości przypadków są to bitwy przegrane? Naprawdę 3 mecze, aczkolwiek frag to frag. Już mamy 5 fragów. Czyli medal Harego. Oczywiście żartuję, bo teraz na swoim koncie mam głównie... znaczy głównie... No teraz mamy 8 fragów na swoim koncie. Zresztą też pokazywałem moją powtórkę na pancerze 1H. Znaczy na pancerze 1C. Nie ma pancerza. Pancerza 1H. Nieważne. Oj, gościu. No, gościu zrobił błąd i mamy specjalistę na KW2. Zostaliśmy sami z Su-85 na 4 pojazdy przeciwnika. Coś mi się wydaje, że to może być coś w formie wyciągu. Jak swoją drogą ten strzał na samym początku w MTK, no... Świetny. No, te 67 kapuje. Kurczę pieczone, dlaczego mi te gardło siada? A nie, to IKV. Kapuje, widzę. Ale IKV ma na... Strzała prawie, że... Co będzie 185. I tym razem mamy wyciąg, już taki bardziej pełnoprawny, że tak powiem, niż ten, co był na AMX-ie 13, znaczy AMX-ie AC, czy CDA, jakoś tak, no w każdym razie...
No, to było ryzykowne, ale się nie dziwię, no jest w sumie stres, to... To się nie dziwię. Ale dlaczego gościu w D6-7 nie trafia? I to jeszcze w takiego kloca? No, gościu w T-spiące, no co... Znaczy w T-spiące, w T6-7, co ty wyprawiasz? No i jeszcze się cofnął ten dranie poddziało, no co za typek. No, zrozumiem, gdyby się cofnął, znaczy nie cofnął, tylko gdyby wyjechał, obrócił się i wyjechał przodem, bo wie, że ma z przodu. To nie jest typowy Niemiec, czy... To nie jest typowy... To nie jest na przykład obiekt 705, czy PZ7. To nie są te pojazdy. Ojojoj, ryzykujemy. Moj kofan ma szansę na znieczny strzał. Ale nie polosowało mu obrażeń. W ogóle na co robi Michał? Na te 5-5, a i Excalibur, no to tak samo jak ja. No, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. Ponieważ no, artyleria nas atakuje. Nie wiem co ten gościu myślał. Dlaczego ja takiej bitwy nie mogę mieć? Dlaczego ja takiej bitwy nie mogę mieć na Kawulcu na przykład? Swoją drogą gratuluję Michał takiego wyniku. Bo to jest jeden z rzadszych. A i teraz jak widać swoją drogą mam... Nie mam modów w ogóle. Więc... A to tylko kwestia do tego, że robimy reinstall... reinstall WOTA. Oj, niestety dostaliśmy spota. Ale niestety Michał zmienił na... Dla kogo? Niestety, dlatego niestety. Michał zmienił na przeciwpancerny, gdzie jest 137 penetracji. Więc... Gratuluję Michał takiego wyniku. A jeżeli wam się materiał spodobał, możecie zostawić kciuka w grę. Linka do powtórki macie w opisie. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Do usłyszenia w następnym materiale. Na razie. Cześć. I powtórki możecie mi standardowo wysyłać na maila, do którego zresztą powinien być link w opisie. W sensie adres mailowy. Albo na wiadomość prywatną do mnie na Discordzie. Ale tylko linki z WOT Replays. No, także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. We'll be right back.